Cześć kochani, witam Was serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będziemy robić zdrowe bajaderki. Przepis sprzedał mi mój 7-letni syn. Gdzieś tam w tle będzie słychać Wiktorię, także mam nadzieję, że nie będzie nam zakłócała. Siedzi teraz z tatą i będziemy nagrywać dzisiaj pyszne bajaderki, kuleczki dla dzieciaków, malutkie. Taka przekąska, jak ktoś przyjdzie do nas na zdrową kawę, zdrowe ziółka, jak ktoś przyjdzie do nas w gości, bądź jak mamy urodziny dzieciaków, jest to szybki, fajny sposób. Teraz tak, czego będziemy potrzebowali? Tutaj przygotowałam wszystkie produkty, których będziemy potrzebować. Zbliżę teraz i pokażę, co mamy. No wiadomo, miseczkę, daktyle namoczone w gorącej wodzie, 300 gram daktyli. Do tego mamy migdały już też upruszone, kakao. Daktyle służą nam jako słodycz. Oczywiście możemy też używać miodu, jeżeli uważacie, że jest to za słodki, za mało słodkie, to możemy używać. Blender nam potrzebny, tacka, na którą będziemy wykładać, kuleczki, orzechy laskowe, orzechy nerkowca, orzechy brazylijskie. Pytacie się mnie często, gdzie kupuję, więc ja kupuję nadal w firmie Vivio. Kiedyś Wam wspominałam, kiedy gotowałam, że kupuję właśnie w tej firmie. Mają bardzo duże opakowania. Będzie potrzebna nam mąka kokosowa. Jest to świetna firma, ponieważ wszystko tam mogę kupić za jednym razem. Bardzo ciężko jest dostać w sklepie, w markecie zdrowe rzeczy typu mleko kokosowe, mąka bezglutenowa, owsiana, której dzisiaj też będziemy używać. Też oczywiście tam zakupiłam przez internet. Linka Wam wstawię w filmie. Będziemy potrzebowali nożyczki. Jeżeli ktoś, któryś blender się sobie nie radzi, jak będziecie to robić, to oczywiście polecam też taką tareczkę. No i co? Zaczynamy. Ok, kochani, mam nadzieję, że wszystko jest w miarę widoczne. Więc tak, bierzemy naczynie, do którego wsypujemy troszkę orzechów laskowych, ponieważ oczywiście dzieciaczki nie lubią za bardzo, jak im coś wchodzi w zęby, więc będziemy starali się... O, proszę bardzo. Do tego nam były potrzebne nożyczki, orzechy nerkowca. Oczywiście te wszystkie orzeszki są bardzo zdrowe, bardzo fajne dla dzieci. I orzechy brazylijskie. Będziemy starać się je zblendować. Jeżeli komuś się nie udaje, no to niestety trzeba to robić na piechotę. Albo młotkiem, albo właśnie taką tareczką. Zaraz tutaj, o. Proszę bardzo. My zrobimy tego troszkę. Pięknie się blenduje. Zrobimy to tak, żeby... O! Delikatnie. O! Na sucho. I tak jakby uzyskamy troszeczkę taką konsystencję jak tutaj, jeśli chodzi o migdały. Więc tak mamy, o. Spójrzmy, czy się wszystko zrobiło. Jeszcze chwilę. Okej. Okej, trochę tego mamy, więc już myślę, że tyle już dzieciaczki mogą sobie poradzić, jeśli chodzi o jedzenie. Ja wezmę jeszcze łyżkę, żeby móc się posługiwać. I teraz tak, wyjmujemy. O, nie wszystko mi się tutaj zblendowało, więc ja wyjmę to, co się zblendowało. O. Tu zabiorę. O. Ale myślę, słuchajcie, że odleję troszeczkę wody z daktyli. I teraz zblenderuję to razem. Mam nadzieję, że widać, jak ja tutaj kombinatorka jestem. U mnie to normalne. I teraz tak, blendujemy to. Proszę. Czyli daktyle. 300 gram daktyli. Żeby było słodkie. No i widzicie, jak ładnie? Ładnie się też zrobiły. O, tak. Bardzo proszę, ja już tu sobie wezmę.
bo już nie będziemy raczej nic blendować. No i co robimy? Przekładamy do miseczki. Mieszamy. Dodajemy nasze migdały zmielone. Proszę bardzo. Dodajemy kakao. Taką łyżkę i troszkę, czyli półtorej łyżki. Jeśli będzie za mało ciemne, to dodajemy więcej. O tak, już mamy piękną prawie bajaderkę, ale to jeszcze nie wszystko. Otwieramy mąkę owsianą. O, dobra. Wezmę chyba oddzielną łyżkę. I teraz tak, dajemy mąki owsianej 2 łyżki. Na razie 2 łyżki. Musimy sprawdzać konsystencję. O, czyli jeszcze dodajemy. Czyli 4 łyżki. Mogłabym to robić szklanką, ale chyba lepiej jest na łyżki stołowe. O, już mamy fajną konsystencję. No i co? Teraz, czyli 4 łyżki mąki owsianej bezglutenowej i mąka kokosowa. Przypominam, że wszystko kupiłam przez internet w firmie Vivio. Dostaniecie link pod filmem. Postaram się też coś na filmie napisać, żeby było w miarę ok. No i w tej chwili przechodzimy już do rozrabiania ręcznego. Ja spróbowałam. Jest słodziutkie. O! Ale jeszcze wiecie co? Dodam łyżeczkę oleju kokosowego. Też kupiłam w tej firmie. Jest to olej kokosowy tłoczony na zimno extra virgin, bo taki mamy używać, tak? O. I teraz robimy rączką. Wygniatamy, bo będziemy też wygniatali kuleczki. Proszę bardzo. Dodałam jeszcze troszkę kakao. Mi się wydaje, że więcej potrzeba. Okej. Okej, więc mamy już masę. Teraz tak, bierzemy troszeczkę oleju kokosowego na dłonie. Tyle. On pod wpływem ciepła naszych dłoni robi się taki oleisty. Tak. I formujemy kuleczki. Większe, mniejsze, jak kto woli. O. Możemy też, ja dzisiaj nie mam wiórków kokosowych, ale możemy też robić je z wiórkami kokosowymi. Właśnie przydałyby się dzisiaj, no ale cóż, zapomniałam. O mące kokosowej nie, a o wiórkach tak. I macie tutaj dla dzieciaków super dawkę minerałów, witamin, tłuszczy odpowiednich, które są dla dzieci bardzo istotne, więc
formujemy piękne kuleczki. O tak. Proszę. Mi wyszło tyle kuleczek. Proszę bardzo. I co jeszcze? Ja nie mam wiórek kokosowych, więc zrobię to po swojemu i posypię troszeczkę migdałami. O, już mnie Niunia wzywa, więc będę musiała kończyć. O, ja troszkę migdałami posypię. O, w ten sposób. A Wy możecie w wiórkach kokosowych zrobić. O. Proszę bardzo. I taki mamy pyszny przysmak. Dziękuję bardzo serdecznie i do zobaczenia. Kochani, życzę Wam i Waszym pociechom smacznej, zdrowej bajaderki.